Siema, siema. Podobno jakieś tocy wyszły w FIFA, ale ja z Ultimate Team to tak średnio jestem na bieżąco. Ale z tego co widzę, to mamy jakieś drużyny. Tutaj są niższe tocy. O, są jeszcze tocy z Premier League. Fajnie. Nie ma oczywiście nikogo z Chelsea. Nie fajnie. Głupio. Szkoda. I wiem, że teraz pewnie jest milion materiałów. Każdy youtuber tylko zasrywa wszystko miniaturką, w której ma trafiłem 458 kart Toty w jednej paczce. Więc moi drodzy, jeżeli mimo wszystko ten materiał obejrzeliście, to zapraszam was do zostawienia kciuka w górę, że może się przebije przez ten cały gąszcz. O! Powiedziałem o, bo mam 29 paczek. To są pewnie paczki gówniane. Ale w takich gównopaczkach też się może coś trafić, prawda? Może się też trafić tutaj absolutnie nic. Mimo wszystko, spróbujemy otworzyć je wszystkie dokładnie teraz, moi drodzy, i zobaczymy, w jaką stronę to wszystko się potoczy. Ja tych paczek absolutnie tutaj nie gromadziłem, to jest tutaj de facto trochę przypadkiem. Ja tego nie zbierałem, ale jak już jest, to grzechem by było tego nie wykorzystać, jak już wszedłem do tego futa, co? Zaczynamy od Eriksena. A jak wasza przygoda z Ultimate Team i w ogóle z całą FIFA? Ja nie ukrywam, że przez ostatnie dni, tygodnie skoncentrowałem się mocno na trybie kariery, który możecie oczywiście codziennie o godzinie 17, a w weekendy o godzinie 12 oglądać na kanale Nexium Games. Link do niego znajdziecie w opisie. No i wracając, od momentu jak się skoncentrowałem właśnie bardziej na tym trybie kariery, nie ukrywam, że jakoś jest fajno, naprawdę moi drodzy, to jest super sprawa, tryb kariery bardzo fajnie, mi się go super prowadzi, tam też jest wierne grono, które ogląda te odcinki, więc zapraszam bardzo serdecznie. Mamy pierwsze ekrany 83 Merino, wracamy teraz do Realiów Ultimate Team i właśnie, tutaj możecie za to dać znać w sekcji komentarzy, jak to u was wygląda pod tym względem futowym. Czy gracie cały czas, czy na bieżąco, czy już trochę odpuściliście, czy Foot Champions jest cały czas co weekend orane, czy jednak nie. Jak to u was wygląda? Moi drodzy, dajcie znać oczywiście w sekcji komentarzy. Ej, mam tutaj paczkę 85 plus razy 2, tu jakiś trzech napastników. Dobra, to otwórzmy sobie teraz trzech napastników 81 plus. Zobaczymy, może Cristiano Ronaldo się trafi. Nie no, to pewnie nie. Ale moi drodzy, są ekrany, więc 83 punkty overalla. 85. Lautaro Martinez. Muszę to wszystko jakoś tam z sobą mieszać, no bo sami widzicie, że nie wszystkie te paczki będą nam dawać chociażby ekrany. Niektóre niestety będą się kończyć taką zawartością, jaką widzicie tutaj na załączonym obrazku. Ja nie ukrywam, że trochę dla mnie się fut przedwcześnie skończył, ale ten brak jakichkolwiek nowych kart, wiadomo jakich, no też przy moim nakierowaniu się na skład wyłącznie z mojej ulubionej drużyny, trochę mi to ograniczyło jakiekolwiek możliwości. A tak jak mówię, to prowadzenie kariery na tym drugim kanale naprawdę dało mi taki fajny oddech i mega fajną rozrywkę, którą ja sobie cenię, być może wy też, ale jeżeli grywacie w futa, to jak najbardziej. Zapraszam was do dyskusji w sekcji komentarzy, jak wy to widzicie. Mimo wszystko chciałbym trafić chociaż jedną niebieską kartę. Nie róbmy jaj, jak już tutaj otwieramy, mamy te 29, prawie 30 paczek, to fajnie by było, gdybyśmy chociaż jakiegoś jednego, być może totalnie gównianego, ale jakiegoś jednego toca trafili. Nie obraziłbym się, ale mamy te paczki 85+, kto wie, może w którejś z nich coś się trafi. Moi drodzy, kolejne ekrany z Brazylii, środkowy obrońca, to nie będzie Thiago Silva, chociaż Thiago Silva, nie, Thiago Silva ma 8-5, więc on by był ekranami, ale mimo wszystko, to jest Felipe z Atletico Madryt, które gdzieś tam się bije jeszcze o miejsce w czołówce, o wicemistrzostwo Hiszpanii ewentualne, bo wiadomo, że tytuł zgarnia Real Madryt. Moi drodzy, to wiecie co, odpalmy sobie pierwszą paczkę, tą 85+, nie będziemy zostawiać tego na koniec, tylko gdzieś tutaj w środku to wrzucę i mamy pierwszy walkout z Anglii, napastnik. To jest Harry Kane. Harry Kane, który ma kartę TOTS, ale niestety mają w SBC. No mimo wszystko 90 punktów overalla to jest całkiem ok. Pamiętajmy, że tutaj mogła się nam trafić właśnie taka karta jak Thiago Silva, a tak się nie stało, więc bądźmy wdzięczni za to. Kolejna paczuszka, tym razem z jednym jakimkolwiek tam rzadkim zawodnikiem, chociaż teraz też mamy ekrany, więc sami widzicie, że nie ma totalnie reguły na to, co się trafia w jakiej paczce. No karty Toty nie trafiłem, ostatnie 50 eventów w FIFA też przegapiłem, ale tak jak mówię, no ten... To podsumowanie, ta drużyna sezonu, to zawsze jakiś taki fajny akcent był. Ale ja nie ukrywam, że ja powoli zaczynam już żyć nadchodzącym mundialem. Ale ten mundial będzie w FIFA 23. I w ogóle wtedy to wszystko się będzie działo. To jest w ogóle całkiem ciekawe akurat, jeśli mam być szczery. Oczywiście, mundial rozgrywany w takim okresie, w jakim jest rozgrywany, czyli listopad i grudzień, to jest absolutny wysryw, niestety. Taka jest moja opinia, jak i chyba większości osób na świecie.
o ile pod kątem bezpośrednio FIFA, to całkiem będzie fajnie działać. Takie przynajmniej mam wrażenie, że to może fajnie działać, bo wtedy te karty mundialowe mogą być takie fajne, fajną rozgrzewką, to będzie naprawdę zajebisty event związany z realną piłką i to może naprawdę, naprawdę fajnie być rozegrane. Chociaż wszyscy dobrze wiemy, że wiele rzeczy w FIFA mogło być fajnie rozegranych, a kończyło się bardzo często katastrofą, jak chociażby dodatek World Cup do FIFA 18, gdzie został absolutnie zabity jeszcze przed startem mundialu po wypuszczeniu powtarzalnego SBC o ikonę, który można było zrobić po prostu za nic. I tam niestety to kompletnie zabiło już temat i ten cały dodatek, bo każdy mając w swoim składzie 50 kart ikon, no miał już wyrąbane na to, czy zagra z zawodnikiem, który będzie miał 51 kart ikon, czy akurat 49. I niestety tamten tryb umarł szybciej niż się rozkręcił, co wielka mu było szkodą, co było naprawdę, moi drodzy, straszne, bo miał gigantyczny potencjał, był świetnie przedstawiony, pod względem designu był zrobiony też naprawdę picobello, ale później wszystko gdzieś się to zgubiło. No dobrze, moi drodzy, my tu gadu gadu, a zostało nam 6 paczek. Mamy paczkę 8.5, mamy paczkę 8.1, 8.1, 8.3, więc zacznijmy sobie od tej paczki Jumbo Premium Gold Pack i zobaczymy, czy w środku w końcu zabłyśnie ten niebieski kolor, moi drodzy. Ja chyba w Ultimate Team mam bana. Na razie tylko jeden walkout. Nic absolutnie nam się tutaj nie trafiło interesującego. To mnie trochę martwi. No nic, moi drodzy. Może teraz w paczce z zawodnikiem ocenionym na 75+. Nie trafialiśmy w 85+, w 75+ też nie trafimy. Bywa czasami i tak, ale nie podłamujemy się. Cały czas kontynuujemy ten trend. Chociaż mam nadzieję, że jednak ten trend zmienimy, a nie będziemy kontynuować. 3 pomocników ocenionych na 81+ i mamy! Mamy kartę Team of the Season i to z Premier League. Nie jakoś wysoko ocenioną, no bo Rodri ma 90 punktów overalla. Bardziej, szczerze mówiąc, tak na środek pola to z niego chyba taki środkowy obrońca by się nadawał. Ale to nie zmienia faktu, że pierwsza karta Team of the Season została przez nas trafiona. 3 gwiazdki sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi. No Rodri raczej nie jest jakimś, nie wiem ile, tylko że to jest 30 tysięcy monet, 20 tysięcy monet. No niewiele się pomyliłem, moi drodzy, no takie są fakty. Ale pierwsza karta TOC jest trafiona, więc w razie czego zawsze można powiedzieć, że jakiegoś tam TOC-a trafiłem. Teraz mamy obrońców 81+. Tym razem niestety nie rozbłysnęło nam tutaj wszystko na ten niebieski kolor. To będzie Jordan Pickford. No nie, to jest, moi drodzy, papież, więc mamy Pope'a. No to okej, zostawmy sobie paczkę z pomocnikami na sam koniec. Teraz otwórzmy paczkę z zawodnikiem ocenionym na 85+. I moi drodzy, no niestety, widzicie, to co mówiłem wcześniej. Wtedy trafiliśmy Harry'ego Kane'a, teraz trafiamy napastnika z Manchesteru United. Ale ja bym wolał Portugalczyka. No ale mogliśmy się tego chyba gdzieś tam z tyłu głowy spodziewać. Edinson Cavani, zapraszam serdecznie. No to raz jeszcze, ruszmy tę paczkę z pomocnikami. Trafiliśmy tam pierwszą kartę Toty, może będzie... Przepraszam, Toc. Może będzie druga? Otóż nie, ale mamy kolejnego zawodnika, który wybiega. Dani Parejo, 86 punktów overalla, oczywiście wielki Villarreal. Wielki Villarreal, który prawie awansował do finału Ligi Mistrzów. No może z tym prawie to bym się aż tak nie rozpędzał, ale byli blisko finału Ligi Mistrzów, a nie mieli żadnej karty Road to the Final. I oni w ogóle, i jej szło w zaparte, nie wypuszczało żadnej dodatkowej karty im. To też absolutne kuriozum dla mnie. I uważam, że to pokazało, jak zepsuty jest ten event, gdzie niektóre kluby z Anglii, na przykład chociażby w Lidze Europy, Lidze Konferencji, miały po tych kart po 3, 4, 5, a taki Villarreal nie miał ani jednej. Tu są jakieś specjalne paczki na rynku, moi drodzy, i ta jest droższa za FIFA Pointsy, ale kosztuje za monety dokładnie tyle samo. Ale ja patrzę, co tu jest. Special Premier League Foundation Pack, ale one zawierają dokładnie to samo. Mają absolutnie dokładnie to samo. Tu jest prawdopodobieństwo na TOTSA 3.9. Tu jest też 3.9. O, tu jest większe na Team of the Week. No nie wiem, niech będzie. Kupię sobie tę paczkę, ale ja nawet nie wiem, co tu właściwie jest, moi drodzy, ale kupuję ją w ogóle za monety, więc Jezu Chryste, największy błąd, najgłupsza decyzja, jaką mógłbym podjąć, ale trafiamy Informa. O kuźwa, i to jak wysoko oceniony. Romero 87, to naprawdę wysoko. Inform oceniony na 87 to jest naprawdę, naprawdę sporo. A, czyli ja tu mam, okej. Okay. Okej, okay, na takiej zasadzie. No dobrze, to zobaczmy, kogo wypożyczonego trafię.
mamy Bernardo Silva i Bernardo Silva sobie wezmę, no bo wygląda tutaj zdecydowanie najciekawiej. Trent oczywiście też fajnie, super pięknie, ale Bernardo Silva tutaj będzie tym zawodnikiem, który będzie na wypożyczeniu. To weźmy do niego kolejnego Portugalczyka. Nie ma Portugalczyka, jest za to Heung-min Son, więc jak najbardziej tego piłkarza też możemy sobie zgarnąć. No i okej, no. Czy było to warte 40 tysięcy monet? Chyba tak, bo w sumie ten Romero nam teoretycznie zwraca tę paczkę. Nie wiem, jak wy to oceniacie. Ale dobrze, to w takim razie, jak już jesteśmy w tym moim najpotężniejszym składzie na świecie, to możemy sobie wrzucić te nasze karty TOTS, które trafiliśmy. I niech to będzie Heung-min Son, niech to będzie Bernardo Silva i niech to będzie właśnie wspomniany wcześniej Rodri. Zarzucimy ich sobie teraz do składu i zobaczymy, w jaki sposób będą ci zawodnicy się tutaj prezentować. Tylko trzeba to będzie trochę tutaj pozmieniać, zaraz to wszystko sobie tutaj ogarniemy. A, no i w miejsce tego Kovacicia damy sobie tutaj Rodriego, a na lewą obronę może pójść kto? No chodź ten Azpilicueta. Cudownie, moi drodzy, pięknie. Idziemy zagrać. Jestem ciekawy swoją drogą, jak długo potrwa ten cały niepisany ban EA na wydawanie jakichkolwiek kart Chelsea. Czy teraz, gdy już mają nowego właściciela, jakim jest Todd Boehly, czy to się zmieni? Czy dopiero w FIFA 23? Czy w FIFA 23, nie wiem, nie będzie Chelsea? Cholera wie, a ten mecz się ścina. Znowu. Ja pierniczę, co jest grane? Dlaczego ja mogę grać w każdą grę online, ale nie w FIFA? Czy ktoś mi wyjaśni, co jest gra, o co tu chodzi? No przecież to jest nieporozumienie jakieś. Jak ja mam w taki sposób rozgrywać o, czekajcie, teraz się uspokoiło. Teraz, no gówno, nie uspokoiło się. Ależ piękny pokaz slajdów, no cudownie. Dobrze, chłopie, strzel, ja sobie się odsunę i wyjdę stąd, bo to nie ma absolutnie sensu. Pink, zieloniutki jak... O nie, coś się odjebało. Nie, chciałem wyjść, naciskałem kółko teraz, Boże. Widzowie, jest nadzieja, bo intro się nie zacina. Może będzie nam dane pograć. Może będziemy w stanie przeprowadzić tutaj jakąś akcję. Strzelić jakąś... O Jezu Chryste, tak się chyba teraz nie gra, Cornel. Pamiętaj, to nie jest tryb kariery, to jest jednak... O nie, no nie, nie, no cholera jasna, UPC by szlag was trafił. No, zajebiście, świetnie, świetnie. Świetnie, cholego, że atakujesz, naprawdę jestem super zadowolony. Obecnie czas oczekiwania na połączenie może być wydłużony. K***wa, zawsze macie czas wydłużony. Chcesz porozmawiać ze mną? Nie, daj konsultanta. Prosimy o wybranie tematu rozmowy. Jeżeli chcesz podłączyć, dokupić usługi, wybierz jeden. To już jest dla mnie trochę temat rzeka, mianowicie mam ciągle rozłączający się, niestabilny internet, który nie działa dobrze zarówno po kablu, jak i po... Wpadłem na pewien szalony pomysł, moi drodzy. Za pomocą tego urządzenia zrobiłem sobie router i tym routerem połączyłem się i sami spójrzcie, mamy przeciwnika, mamy zieloniutkie połączenie. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać faktycznie dalej. Skład, okej, dobry, niedobry, nie mi oceniać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w trakcie meczu. Uwaga, uwaga, nadaję komunikat specjalny. Nie ścina, drodzy państwo, da się w taki sposób pograć. I już teraz lecimy ze skrzydła. Tutaj jest Heung-min Son, ma piłkę Bernardo Silva. Pięknie przeszedł Bernardo Silva i gol! No sami widzicie, jak nie przerywa mi ten internet co sekundę, to nawet coś się tutaj da zrobić. Przepięknie, Bernardo, ależ rozpoczęliśmy to spotkanie. Samuel Eto, ależ pięknie wypuścił tutaj Heung-min Sona i jest przy nim Rafael Varane. Mamy sporo możliwości rozegrania. No dobra, mogłem zagrywać do Eto, to może indywidualnie. Pięknie, pięknie, pięknie. Heung-min Son tym razem sprowokował rzut karny. W 19 minucie Rafael Varane nie wykorzystał, nie wytrzymał, przepraszam, ciśnienia. Więc teraz mamy szansę. 19 minuta i Samuel Eto prosto w dupę. No i tak się kończy brak konsekwencji. Niestety, moi drodzy, 43 minuta. Mogliśmy prowadzić dużo wyżej, a niestety kończy się to dla nas remisem 1-1. Może teraz uda się nam to rozegrać trochę na krótko. Sar, aj, szkoda, że to akurat jest on. Ale Sar! Ajajajajajajaj, jakby chłop tak poleciał. O, Samuel. O! No, czemuś się przewrócił? To jeżeli się przewróciłeś, tam byłeś potykany, to dlaczego sędzia nie odgwizdał faulu, a jeżeli nie byłeś dotykany, to dlaczego do jasnej cholery się w tej sytuacji przewróciłeś? Nie rozumiem. Edward Men... No i
Świetnie rozegrane. Eto, zagranie do Bernardo Silva. Bernardo Silva, zejście. I Bernardo Silva 2! Nie ma 2! Nie ma! Dlaczego nie ma? Dlaczego w takiej sytuacji piłka nie wpada do bramki? Nie rozumiem. To może teraz Malang Sar prosto w Davida De Gea. Son, patrzcie na to, jak teraz jest wypuszczony tutaj Samuel Eto. Samuel Eto, co zrobił ten przeciwnik? Nie mam pojęcia. Moi drodzy, 2-2. Eto. No, cudownie, tylko szkoda, że to jest akurat N'Golo Kanté, ale zobaczymy, czy przeciwnik znowu odegra Maniane. Ja odegrałem Maniane. Tu nie było spalonego? No najwidoczniej nie. Wow, jednak się udało, chociaż Son bardzo chciał się odsunąć od tej piłki. Moi drodzy państwo, no jak widać internet z telefonu jednak dał radę. Drodzy widzowie, czy ktoś z was zna sprawdzone sposoby na UPC? Zapraszam serdecznie do sekcji komentarzy na dole. Trzymajcie się, na razie. Powodzenia wam życzę w totsach. Ja sobie życzę powodzenia z połączeniem się do sieci.